Witam serdecznie. Dzisiejszy aceranek nagrywam nad morzem. Pewnie słychać jego szum. Dość smutny tekst chciałbym dzisiaj skomentować. Tak ku przestrodze i przemyśleniu wszystkich tych, którzy uważają się za uczniów Jezusa Chrystusa. Tekst pochodzi z Ewangelii Jana, z rozdziału 19 i przeczytamy pierwsze 8-9 wersetów. Wówczas Piłat wziął Jezusa i kazał go ubiczować, a żołnierze upletli koronę z ciernia, włożyli mu ją na głowę, przyodziali go w płaszcz purpurowy, a podchodząc do niego mówili: witaj, królu żydowski, i wymierzali mu policzki. A Piłat wyszedł znowu na zewnątrz i rzekł im: oto wyprowadzam go do was, abyście poznali, że w nim żadnej winy nie znajduję. Wyszedł więc Jezus w koronie cierniowej i w płaszczu purpurowym i rzekł im Piłat: oto człowiek. A gdy go ujrzeli arcykapłani i słudzy, krzyknęli głośno: ukrzyżuj, ukrzyżuj. Rzekł do nich Piłat: weźcie go wy i ukrzyżujcie, ja bowiem w nim winy nie znajduję. Odpowiedzieli mu Żydzi: my mamy zakon, a według zakonu winien umrzeć, bo się czynił Synem Bożym. A gdy Piłat usłyszał te słowa, bardzo się uląkł. I wszedł znowu do zamku i rzekł do Jezusa: skąd jesteś? Ale Jezus nie dał mu odpowiedzi. Niezwykle smutny tekst, pełen takiej gorzkiej refleksji nad stanem ducha człowieka. Mamy do czynienia z dwoma grupami ludzi. Jedna grupa to Żydzi. Żydzi, którzy przecież byli religijni, którzy sami tutaj w tym tekście mówią: mamy zakon, czyli mamy słowo od Boga. Ludzie, którzy modlili się, w każdy szabat przychodzili do synagogi, wznosili swoje ręce, czytali słowo. Mam do czynienia z ludźmi, którzy każdego roku brali udział w wielu pielgrzymkach, ponieważ w Jerozolimie organizowano święta żydowskie, zgodne z zakonem, a również i te, które były dodane później przez rabinów. Można by tak długo opowiadać o tym narodzie, a warto jeszcze dopowiedzieć, że przecież był to naród wybrany, niewątpliwie naród wybrany. I mamy drugą grupę ludzi. Reprezentantem tej grupy ludzi jest Piłat. Piłat, Rzymianin. Otaczali go doradcy, żołnierze. W jednej z Ewangelii czytamy również o jego żonie, która towarzyszyła mu w całej tej sytuacji. I teraz przyjrzyjmy się, jak te dwie grupy ludzi zupełnie przedziwnie zareagowały na osobę Jezusa. Dla Rzymian nie było żadnym problemem, aby ukrzyżować człowieka, ponieważ mieli takie prawo. Żydzi nie mieli takiego prawa. Powszechną karą było biczowanie z różnych powodów. Rzymianie nie dociekali, jeżeli Żydzi przyprowadzali, starszyzna żydowska przyprowadzali człowieka, o którym świadczyli, że jest takim czy innym przestępcą. Rzymianie już nie badali tej sprawy, po prostu wymierzali karę chłosty. Więc tekst zaczyna się od tego, że do Piłata przyprowadzono Jezusa, przedstawiono oskarżenie i Piłat nie wchodzi już w szczegóły. Jak zawsze nakazał Jezusa wychłostać. Ale kiedy już zakończono chłostę,
W międzyczasie żołnierze, czyli Rzymianie, zorientowali się, że Żydzi oskarżają Jezusa o to, że jest królem, więc przywdziali na Jezusa płaszcz purpurowy i kłaniali się, bili pokłony, a przy okazji policzkowali Jezusa, gardząc nim. Podli ludzie, bo wiedzieli, że ten człowiek, kimkolwiek by był, cierpiał i to bardzo. Biczowanie w wykonaniu Rzymian to nie było uderzenie biczem, ale to było uderzenie biczem, który na końcu miał kawałki kości, kawałki metalu i w momencie, kiedy ten bicz uderza w ciało człowieka, to nie tylko zostawiał ranę, ale wyrywał części ciała temu biczowanemu. Więc Jezus był, można powiedzieć, skatowany. A oni sobie zrobili cyrk z Jezusa, kpili z Niego, wyśmiewali Go, kłaniali Mu się i policzkowali Go. Przy tym całym hermiderze Jezus, przepraszam, Piłat wyszedł na zewnątrz. Przyjrzał się temu, co się dzieje. Zapewne porozmawiał i z żołnierzami, i z ludźmi, którzy oskarżali Jezusa. Być może wymienił parę słów z samym Jezusem. Bo przecież na jakiejś podstawie musiał powiedzieć, że nie ma w Jezusie żadnej winy, że on Piłat, on sędzia, przeprowadził badanie i nie widzi żadnej winy w Jezusie. Jeżeli sięgniemy do greki biblijnej, to piąty werset, który brzmi w ten sposób, Biblii Warszawskiej. Wyszedł Jezus w koronie cierniowej i w płaszczu purpurowym i rzekł im Piłat, oto człowiek, to ten zwrot właściwie powinien brzmieć, oto niebiański człowiek. Piłat w ten sposób uczcił Jezusa, mówiąc, nie ma w nim żadnej winy. To nie była taka prosta rzecz, żeby o jakimkolwiek człowieku powiedzieć, że jest bez winy. Nie ma ludzi bez winy. A jednak Piłat nie znalazł w Jezusie żadnej winy, najmniejszej winy. Co na to Żydzi? Myślę, że byli porządnie skonfundowani, ponieważ oni myśleli, że sprawa jest załatwiona, że Piłat po prostu zaraz po biczowaniu swoim żołnierzom wyda rozkaz, polecenia, aby ukrzyżowali Jezusa. Ale Piłat ich zaskoczył. Poganin ich zaskoczył. Poganin zrobił coś, czego się ludzie religijni nie spodziewali. Ale co zrobili ci religijni ludzie, kiedy zobaczyli Jezusa i usłyszeli słowa Piłata? Oto niebiański człowiek. Krzyknęli głośno, ukrzyżuj, ukrzyżuj. Wyraźnie zły Piłat mówi, weźcie go sobie, ukrzyżujcie. Ja nie znajduję w nim żadnej winy. W innej Ewangelii przeczytamy, że na świadectwo im umył dłonie, co mówiło o tym, że on jest czysty w tej sprawie, że nie chce mieć udziału w tym morderstwie. Bo Piłat rozumiał, że dzieje się coś, czego on być może nie rozumie sam, ale co wyraźnie jest skierowane przeciwko niewinnemu człowiekowi. Co odpowiedzieli Żydzi? My nie możemy go zabić. Nie mamy takiego prawa. Zobaczcie, co za perfidia. Oni wiedzieli, że nie mogą tego zrobić, a więc przymusili innych ludzi, pogan przymusili do współudziału w morderstwie. Piłat był zaskoczony, ale jeszcze bardziej był zszokowany tym, co po chwili padło z ust Żydów. My dlatego chcemy go zabić, że on o sobie twierdzi, że jest Synem Bożym. I wyraźnie Biblia mówi, że w tym momencie Piłat się wystraszył. Pytanie, dlaczego się wystraszył? Wbrew temu, co czasami sądzimy,
ludzie niewierzący, czy też poganie, nie są ludźmi, którzy nie mają sumienia. Nieprawda. Wielu z tych ludzi szczerze wierzy w to, co im przekazano. Powiedzenie o kimś, że jest Synem Bożym, robi ogromne wrażenie na każdym. Dzisiaj również na ateiście robi wrażenie. Nie o każdym człowieku mówi się, że ten jest Synem Bożym. A jednak tutaj padły takie słowa. Piłat jeszcze bardziej był zadziwiony, kiedy poszedł do Jezusa i mówi mu tak: skąd ty jesteś? Ale Jezus nie dał mu odpowiedzi. Gdybyśmy czytali dalej tę historię, to dowiemy się między innymi tego, że Piłat w przekonaniu, że ma władzę nad Jezusem, mówi: ja cię mogę uwolnić. Mogę ci zachować życie. No ale rozmawiaj ze mną, wytłumacz mi, wyjaśnij mi. Przecież tutaj wobec ciebie są zarzuty. Każdy normalny człowiek, który chciałby obronić swoje życie, zacząłby się tłumaczyć, wyjaśniać, przedstawiać świadków. A Jezus mówi coś, co jest przerażająco prostym świadectwem. Do wysokiego urzędnika rzymskiego powiada tak: gdybyś nie miał władzy, którą ci dano z góry, to nic nie mógłbyś mi zrobić. Nic. Ale pamiętaj, że tak naprawdę to ja sam oddaję swoje życie. Jedna myśl przychodzi w tej chwili do głowy. Szaleniec? No ale żadne świadectwa, które znamy, a mamy ich sporo, nie przedstawiają nam Jezusa jako szaleńca. Mogę sobie tylko wyobrazić, w jakim kłopocie stanął nagle Piłat. Tym bardziej, że do niego przyszła jego żona, która opowiedziała mu, że miała sen związany z Jezusem. Żeby nie tykał tego człowieka, bo ten człowiek jest sprawiedliwy. Wiemy z kompilacji czterech Ewangelii, że w końcu Żydzi wymusili na Piłacie to morderstwo, mówiąc, szantażując go wręcz, że doniosą na niego do Rzymu. No to by oznaczało koniec kariery. To by oznaczało, że Piłat już nie będzie urzędnikiem, a przynajmniej nie urzędnikiem tak wysokiego stopnia. Wiemy, że niedługo potem i tak Piłat stracił swój urząd i w zasadzie ginie on gdzieś tam w tych otmentach historii. Z tego, co wiadomo, był już urzędnikiem niskiego szczebla. A więc to, czego się obawiał, i tak go dotknęło. Podejrzewam, że do końca swojego życia zastanawiał się, dlaczego postąpił tak, jak postąpił. I do końca swojego życia był zadziwiony, jak to jest możliwe, żeby to, od czego uciekał, jednak stało się jego udziałem. Cała ta historia pokazuje podłość obydwu grup ludzi. Tych, którzy mówią, że znają Boga, i tych, którzy mają swoje własne wierzenia, ale też mają swoje własne interesy. Jakim ja jestem człowiekiem? Jakim ty jesteś człowiekiem? Czy jesteś gotów na to, aby skonfrontować się z Bogiem, zadać sobie pytanie, kim ja jestem w stosunku do Jezusa Chrystusa? Czy to jest ktoś, kogo naprawdę miłuję? Czy to jest ktoś, kto jest naprawdę moim mistrzem? Czy jestem tylko kimś, kto czasami przychodzi do społeczności takiej czy innej, podniesie rękę, zaśpiewa pieśń i idzie z powrotem do swojego życia. Gotów sprzedać Jezusa za marne srebrniki. Przy każdej okazji, przy okazji każdego awansu, przy okazji lepszej pracy. No, jest wiele jeszcze gorszych możliwości, dla których ludzie sprzedają siebie, byleby tylko mieć więcej tutaj i teraz.
Moi drodzy, musimy sobie uświadomić, że bez Jezusa jesteśmy podłymi ludźmi. Wszyscy. Wszyscy. Wszyscy, którzy uważamy się za religijnych ludzi, wszyscy, którzy uważamy się za ludzi wyzwolonych od religii. Jesteśmy podłymi ludźmi. Zmiana następuje w człowieku tylko wtedy, kiedy człowiek idzie za Jezusem Chrystusem, oczywiście pod warunkiem, że sam Jezus Chrystus wezwie go, sam go zaprosi do społeczności ze sobą, ponieważ nie ma innej drogi do tego, żeby stać się człowiekiem zwanym uczniem Chrystusowym. Jak wykorzystujemy życie, które z łaski samego Boga otrzymaliśmy w darze? Czy jesteśmy ludźmi prawymi? Czy jesteśmy ludźmi prawdy? Tylko idąc za Jezusem Chrystusem możemy takimi ludźmi być. I nawet wtedy zdarzają nam się słabości, upadki, pomyłki. Ale dzięki Bożej łasce, zbawienie, które otrzymaliśmy, zachowujemy na wieczność. Kończąc to rozważanie, ciągle mam przed oczami tą scenę, tą wylewającą się nieprawdopodobną wręcz podłość ludzi. Pośrodku niewinny człowiek, skatowany, także ledwo stał. Najbliżej żołnierze, którzy kpią z niego, policzkują go, plują na niego. Parę kroków dalej tłum religijnych ludzi, wygrażających mu, znienawidzących go. A gdzieś na podwyższeniu Piłat. Piłat, który wie, że Jezus jest bez winy, ale nie zrobi nic, co byłoby przeciwko jego interesom. Czy widzicie, do czego doprowadziliśmy ten świat, my, ludzie? My, ludzie pełni grzechu. Nie ma większej podłości, jak podnieść rękę na Syna Bożego. I wszyscy powinniśmy w jednym momencie zniknąć, wyparować. Wszyscy powinniśmy utracić życie za to, że swoimi grzechami przyczyniliśmy się do tej sytuacji. Ale jest Boża miłość, której wielu nie rozumie, którą wielu nadużywa, która też wielu doskwiera. Ale jest Boża miłość i w niej znajdujemy przebaczenie naszych grzechów, nadzieję na dzisiaj, na jutro, nadzieję na wieczność. Jeżeli jesteś człowiekiem szukającym Boga, nie bój się. Jeżeli jesteś człowiekiem, który znalazł Boga, tym bardziej się nie bój. Jeżeli jesteś człowiekiem kochającym Boga, nie bój się, bo Bóg jest po twojej stronie. Jezus, który wycierpiał tak wiele, nie wycierpiał tego bez przyczyny. On wycierpiał tego, to wszystko z twojego powodu, z mojego powodu. Dzisiaj jest miłością naszego życia. Dzisiaj jest sensem naszego życia, radością naszego życia. Dzisiaj jest fundamentem, na którym budujemy każdego dnia. Fundamentem, który sprawia, że wieczność jest na wyciągnięcie ręki. Niech wam Bóg błogosławi, kochani, w Jezusie Chrystusie. Amen.